This is Halloween. Moje kochane, ja z myślą właśnie o halloweenowej kuchni, o tym, co będę gotować, zakupiłam tą książkę. Są tutaj przepisy z kuchni Hogwartu, a więc książka o Harrym Potterze. O, 80 przepisów dla miłośników książek o Harrym Potterze. Nieoficjalna książka inspirowana serią o Harrym Potterze. I także, kochani, jest tutaj uczta halloweenowa. Za chwileczkę Wam pokażę. I mamy tu, kochane moje, rozdział o Halloween. I już Wam czytam. W niemagicznym świecie Halloween jest rzecz jasna. Bardzo ważnym świętem. To przecież jeden z niewielu dni w roku, kiedy bezkarnie można przebierać się za czarownicę i czarodziejów i nie wyjść przy tym na szaleńców. W Hogwardzie również hucznie obchodzono to święto. Uczniowie i profesorowie na zamku zawsze chętnie wezmą udział w imprezie z dreszczykiem. Chyba, że po lochach wałęsa się troll. Uczta z okazji Halloween przypomina tę na rozpoczęcie roku. Poza dodatkiem kilku specjalnych smakołyków, takich jak pieczona dynia czy jabłka w karmelu. Jeśli planujecie przygotować biesiadę godną setek unoszących się w powietrzu dyniowych latarni i tysięcy żywych nietoperzy, śmiało połączcie przepisy z uczty na rozpoczęcie roku z tymi zamieszczonymi poniżej. Jeśli natomiast zadowolicie się nieco skromniejszą uroczystością, to niższe przepisy powinny w zupełności wystarczyć. No i mamy tutaj ciasto marchewkowe i pieczona dynia. I tak, kochani, właśnie tą pieczoną dynię ja dzisiaj będę robić na moje Halloween, bo ciasto mam zamiar upiec takie klasyczne amerykańskie, amerykańską tartę z pieczonej dyni z mleczkiem skondensowanym, a z tej książki właśnie zaczerpnę sobie tutaj, przepraszam bardzo, chrypka mnie męczy, na właśnie tą pieczoną dynię. Co my tutaj potrzebujemy? Jedna mała dynia lub 1/4 dużej dyni wydrążonej, pokrojonej na kawałki, dwie łyżki oliwy z oliwek, szczypta mielonego goździków, łyżka mielonego cynamonu, 1/4 łyżeczki mielonej gałki muszkatałowej, jedna łyżeczka soli morskiej, dwie łyżki brązowego cukru, ser feta, pestki dyni i posiekana natka pietruszki do dekoracji opcjonalnie. No właśnie tej natki pietruszki nie mam, ale mam szczypiorek, też będzie fajnie, myślę. To co, zabieramy się do roboty? Ja dzisiaj, kochani, wypiję moją kawunię z syropem dyniowym, który specjalnie na tą okazję zamówiłam. Mamy tutaj pumpkin spice z przyprawami aromatycznymi. Mamy tutaj cynamon, kardamon, no jak we wszystkich syropkach. I to jest ten syrop Monini. Wzięłam również sobie przy okazji czekoladowy i do tego wszystkiego zakupiłam pompeczki, aby było wygodniej nalewać. Także robimy tą kawunię z syropkiem i bierzemy się do roboty, bo dziś mamy dużo gotowania. Słuchajcie, moje kochane, ja niestety będę musiała tą dynię obierać na surowo z tej twardej skóry, bo akurat ten przepis taki jest, że dynia musi być w kosteczkę pokrojona i przyprawiona już, także biorę się do roboty, bo bardzo nie lubię tej grubej skóry obierać z dyń. Wolę ją upiec ze skórką i później ten miąższ wydrążyć.
A teraz zabieram się za pieczenie mojego kruchego spodu do dyniowej tarty. Także tutaj już mam kostkę masła zimnego. Również tam są dwa żółtka. Tutaj jest śmietana, cukier puder i oczywiście mąka. Więc zarabiam szybko to ciasto, póki masło jest bardzo zimne. No i w końcu nastał ten czas, słuchajcie, że mogę się zabrać za te moje ciacho dyniowe. Ja ten spód schładzałam w lodówce. No jak przenosiłam na papierze, to mi trochę to pękło, ale to nie szkodzi, bo jak się zaraz troszeczkę ogrzeje, to ja sobie to posklejam ładnie. Do mojej masy dyniowej potrzebujemy oczywiście dynię upieczoną. Ja dałam 5 jajek całych i do wszystkiego na koniec dam zagęszczone mleko, takie słodzone. W puszce, także cukru już nie musimy dodawać absolutnie, ani grama, bo to już będzie wystarczająco słodkie. Oczywiście musimy to jakoś fajnie przyprawić, więc ja mam tutaj resztę niemieckiej przyprawy do piernika i mam trochę polskiego cynamonu, więc tą masę przyprawię sobie właśnie tymi przyprawami. I dam jeszcze odrobinkę imbiru. O właśnie, dobrze, że sobie przypomniałam, bo bym zupełnie zapomniała. Musi być odrobina sortego imbiru. Dobra, to ja lecę po ten imbir i miksuję tą masę. Ojej, kochani, no to na dzisiaj koniec tego gotowania. Tutaj smażę sobie jeszcze takie nuggetsy z kurczaka zagrodowego w bułce tartej. No i do tego oczywiście będzie ta tutaj ta dynia z fetą. Ciacho upieczone. Ja za chwilą zasiadam sobie przed telewizorem i obejrzę jakiś halloweenowy horror. Także napracowałam się dzisiaj. Pracy miałam co niemiara, ale zadowolenie jest. Bo jedzenia też będzie na co najmniej 2-3 dni dla całej rodzinki. No kochani, ja już Wam dziękuję. Żegnam się z Wami, a ja lecę w końcu się umyć, nakremować. Siadam przed telewizorem z
tym całym jedzonkiem moim i robię sobie wieczór filmowy, halloweenowy. Buziaki, kochani. Pa, pa.